jeżeli popatrzymy na największe zużycie wody, no to jednak higiena osobista i toalety to jest chyba ta ilość wody, bo najmniej rzeczywiście zużywamy do bezpośredniego spożycia. Więc jeżeli chodzi o higienę osobistą, to na pewno zastąpienie kąpieli w wannie, czyli te 200 litrów zamieniamy na te 50, jeżeli chodzi o natrysk. Na pewno dbałość o instalację wewnętrzną w domu, czyli usuwanie wszelkich nieszczelności, wycieków, przecieków, bo taka kropelka gdzieś tam kapiąca z nieszczelnej toalety czy z płuczki toaletowej potrafi nam nieźle nakręcić licznik i później za to płacimy. Na pewno wszystkie energooszczędne i wodooszczędne urządzenia typu zmywareczki, pralki, które musimy patrzeć nie tylko na właśnie energooszczędność, ale również wodooszczędność i coraz więcej producenci tego typu urządzeń AGD pokazują również ten parametr poza energooszczędnością, czyli generalnie zmywanie naczyń w zmywarce, generalnie pełna zmywarka, a nie tam parę kubeczków i już uruchamiamy program. To samo dotyczy prania, chociaż teraz pralki mają tą funkcję eko, że one sobie wyważą ile jest odzieży i używają tyle wody ile potrzeba, optymalna ilość. Fajnie się sprawdzają wszelkiego rodzaju perlatory zakręcane na nalewki, wylewki w kranach, bo one dają takie poczucie, że jest dość duży i silny strumień wody, a tak naprawdę dużo mniej tej wody zużywamy niż bez takiego perlatora. No i tego typu zabiegów jest dość sporo. O tym wszystkim też Państwa informujemy na naszej stronie internetowej. Kolejna infografika, którą polecamy, czyli ile wody zużywamy, na jakie czynności i jak możemy tą wodę zaoszczędzić. To jest oczywiście wszystko do pobrania ze strony internetowej albo do sprawdzenia na naszej stronie internetowej. Niestety jeszcze nie ma takiego standardu, żeby pokazywać na opakowaniach ślad wodny. Pojawia się już ślad energetyczny i tak jako ciekawostkę powiem, że jeżeli byśmy mówili nie o śladzie wodnym, tylko o śladzie energetycznym, bo mam na myśli wody butelkowe, to ilość energii, która jest potrzebna do wyprodukowania jednej butelki 1,5-litrowej wody, nie wiem, czy to źródlanej, czy stołowej, czy mineralnej, jeżeli byśmy tą ilość energii przeliczyli na ropę naftową, którą musimy zużyć jako nośnik energii, to by była 1/3 objętości tej butelki. Tyle energii zużywamy. I w tej chwili jesteśmy w przededniu wdrożenia nowej dyrektywy dotyczącej jakości wody do spożycia i tutaj Unia Europejska poszła bardzo mocno właśnie w te dodatkowe elementy. Poza tym, że regulujemy bardzo precyzyjnie i bardzo ostro parametry jakościowe, czyli mówimy, że tego i tego nie może być, a to i to może być na takim i takim poziomie w wodzie, jest dopuszczalne maksymalne stężenie, to Unia ma bardzo rozbudowane zapisy właśnie w dyrektywie, wprowadza dotyczące oszczędności wody, dostępu do wody, tam jest wdrożona ta ONZ-owska polityka Right Water i wiele takich ciekawości i ciekawostek innych i prawdopodobnie konsekwencją tego będzie pewnie obowiązek producentów różnego rodzaju artykułów spożywczych, ale nie tylko spożywczych, do zaznaczenia śladu węglowego i śladu wodnego, żeby konsumenci mogli świadomie wybierać produkty i decydować, czy kupię to, czy tamto, właśnie patrząc, jaki jest skutek ekologiczny tego wszystkiego. Także to wszystko myślę, że przed nami to będą ciekawe rozwiązania.